Cześć, nazywam się Magda Wieczorek-Duchewicz. Staram się żyć w zgodzie z naturą. Jesteśmy w lesie na Bemowie, gdzie odpoczywam, czerpię inspiracje. No i czasami pracuję, bo prowadzę warsztaty kontaktu z przyrodą. Jesteśmy w klubie przedszkolaka Fundacji Naszym Dzieciom. Tutaj pracuję i staram się zarażać dzieci ekologicznymi pomysłami na życie. Między innymi przekazuję im taką filozofię, między wierszami oczywiście, że jesteśmy częścią większej całości, a nie tylko panami świata. My jesteśmy ekoludki, obsasa, obsasa. Budujemy ptaszkom budki, obsasa, obsasa. Jemy same witaminy, mniam, 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 mniam. Jabłka, gruszki i maliny, mniam, 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 mniam. To jest takie drugie moje miejsce, w którym czasami przebywam, a najczęściej po południu. Założyliśmy ten bar razem z moim mężem jakiś czas temu. Jest to taka naturalna kontynuacja tego, co robiliśmy wcześniej. Oboje działaliśmy w organizacjach pozarządowych związanych właśnie z ekologią. No i to taki był też jakiś naturalny po prostu sposób tego, co można jeszcze, tak? W jaki sposób można jeszcze te nasze idee propagować. Dlatego jesteśmy teraz tutaj, właśnie w Greenpeace'ie. Mój mąż wcześniej pracował również w gastronomii, był menadżerem gdzie indziej. Także złożenie i tych ekologicznych pomysłów na życie i takich własnych marzeń zaowocowało tym, że powstał właśnie nasz bar. Żyć w zgodzie z naturą można na wiele różnych sposobów. To jest kwestia trochę też takich codziennych wyborów, podejmowania takich codziennych decyzji. Od takich drobiazgów, co wybieram, co jem, czy na przykład żywność, którą jem, ma certyfikat ekologiczny, czy jest tradycyjna w miarę, czy na przykład czego używam, jeśli chodzi o kosmetyki, o chemię domową, czy wybieram zamiast samochodu środki komunikacji miejskiej. To wszystko składa się na jakąś większą całość. Jeśli spodoba Wam się ten filmik, możecie wybrać na Facebooku Lubię To. Wtedy Good Food przeznaczy dla organizacji, którą wybiorę, 1000 zł. A organizacją, którą ja chciałabym nagrodzić za ich działalność, jest Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, oddział Białostocki. To skromne chłopaki, które robią dobrą robotę.